Ja nikogo takiego nie spotkałam od wojny. No Holender, tyle ludzi. Czyżby wszyscy wzięli i pojechali do Izraela i w świat? Mira Żelechower-Aleksiun urodziła się w Związku Radzieckim, gdzie uciekli jej rodzice podczas II wojny światowej. Ojciec został zamordowany przez Niemców. Po zakończeniu wojny wróciła z matką do Polski i osiadła we Wrocławiu. Pani Mira jest cenioną malarką, która w swojej twórczości odwołuje się do bogatej żydowskiej tradycji. Ja zanim przyjechałam do Polski, no miałam inną w ogóle metrykę, inne imię, inne nazwisko. Ja się nazywałam Mona Janklewicz, po moim ojcu. A potem jak mój ojczym Henryk Żelechower mnie adoptował, to mama też zmieniła mi imię, bo uważała, że ta Mona to jest za bardzo dziwne i znaczy, że będę... Ono nie jest żydowskie, ono jest po prostu wymyślone, ale mama nie chciała, że jako Żydówka, żebym ja jakoś... no ten lęk jakiś był. I mama nie wiedziała, że Mira to jest też dziwne imię jednak, że to powinna być Mirosława i ja zawsze... Potem już jak wiedziałam, że to ta Mira ludzi dziwi, jak to pewnie Mirosława. Nie, ja jestem Mira bez sławy. Sława przyjdzie potem. Takie, co się nie udaje usunąć z pamięci, to jest ostatni dzień pobytu na Wołyniu. Wtedy, kiedy myśmy już wyjeżdżali, i ostatnie spojrzenie na miejsce tam, gdzie myśmy mieszkali od wieków, nasi przodkowie, na ten dom, który nam akurat został. I w tym dniu, kiedy myśmy odjeżdżali, to Ukrainiec zdejmował dachówkę z naszego domu. No to takie przykre, bardzo było przykre i to z pamięci się człowiek nie może tego wymazać z pamięci, tego momentu, tego ostatniego dnia. Jan Kuriata urodził się w roku 1931 na Wołyniu. Na ziemię zachodnie przyjechał wraz z rodzicami w roku 1945. Osiedlili się w gospodarstwie rolnym w Milojowicach pod Wrocławiem. Jan Kuriata swoje życie związał z wojskiem. W 1980 roku otrzymał stopień generała. Został też dowódcą śląskiego, a później warszawskiego okręgu wojskowego. Pan Jan wolny czas lubi spędzać w ogrodzie, który przypomina mu czasy dzieciństwa na Wołyniu. Z Wołynia wyjechaliśmy w sierpniu 1945 roku transportem kolejowym numer 12, to znaczy, że z tej naszej gminy już jako 12 transport odjechaliśmy z Rokitna, ze stacji kolejowej. Kierownik, który był tego pociągu, to ogólnie wiedział, że jedziemy w kierunku Prus Wschodnich. Po wojnie, jak się wojna tylko skończyła, moja mama ze mną, bo mój ojciec został zabity w międzyczasie, front tam doszedł jednak, gdzie moi rodzice uciekli pod Rostów. I mama dzielna ze mną przyjechała takim pociągiem, który... Widocznie to byli sami Żydzi, albo większość Żydów, bo ja pamiętam tych wszystkich ludzi, ten cały transport, który został przewieziony do Polski, został przewieziony do takiego miasteczka na granicy czesko-polskiej, niemiecko-czesko-polskiej, to jest Mieroszów. Wtedy to był jeszcze Friedland, jeszcze nie zdążył zmienić nazwy. I myśmy, pierwszy nocleg był na scenie. Myślę, że z tego powodu ja mam taki pociąg do teatru, jaki mam. Spałyśmy w kurtynach. Potem to był dom kultury, do którego myśmy chodzili, ale on to był żydowski. Ja w ogóle w tym miasteczku, w tym Mieroszowie, nie miałam kontaktu jeszcze z polskimi dziećmi. Jedyny kontakt, jaki pamiętam,
z polskimi sąsiadami, właśnie z dzieckiem, to była Halinka Purtakówna, która mi powiedziała, to wyście Żydzi Jezusa ukrzyżowali. No ja nic nie wiedziałam o Jezusie i pobiegłam do mamy spytać, kogo myśmy. Właściwie to była chyba pierwsza informacja, że jestem Żydówką. Czy to żydostwo mnie nie zdziwiło? Zdziwiło, że myśmy kogoś zamordowali, że jak to, ile ja nic o tym nie wiem. Wszyscy w tym transporcie wiedzieli, że pierwsze transporty poszły do Wrocławia. I myśmy chcieli się spotkać z rodziną. Przed Lesznym na stacji kolejowej staliśmy, a nie było już czym karmić byli. I tam były takie dwa stogi, siana i owsa. I w przeciągu nocy te stogi zniknęły w naszym transporcie. Rano gospodarz przyszedł, przyprowadził policję. Już była tam też policja z opaskami na rękach, władze powiatowe, no ale cóż, tego się nie dało odzyskać, a myśmy nie mieli czym zapłacić. I stamtąd zajechaliśmy do Żagania. I w Żaganiu ostatecznie nas już chciano wyładować. To był już Dolny Śląsk. Ale gospodarze pojeździli po tych wioskach, tam piaszczyste tereny. Nie chcieli tam gospodarzyć. Wobec tego po tygodniowym postoju nas przetransportowano do Środy Śląskiej. I tam już zostaliśmy wyładowani. Akurat tam się niedaleko w Piotrowicach mieszkała mamy siostra z bratem. I myśmy u nich zamieszkali przez tygodnia. Tata poszedł szukać swojej rodziny, znalazł koło Żurawiny dwóch braci i dwie siostry. I stamtąd myśmy się już własnym wozem przejechaliśmy do Milijowic, gdzie tata zajął gospodarstwo. A w tej wiosce już był jeden brat i dwie siostry. Mieszkaliśmy w tym Mieroszowie do 1947 albo nawet 1948 roku. Tam było ślicznie, tam żadnych ruin nie było. To było miasteczko jak z marzeń. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że myśmy tam tylko byli te dwa, czy 2,5 roku. To był raj. Tam chodziliśmy, tam były same piękne zdarzenia. Tam chodziliśmy do kina. W Rynku było kino. I ja miałam torebeczkę. I z tą torebeczką, no, mama mnie uczyła, że elegancko dziewczynka musi z torebeczką, ja ją zawsze lubiłam, ale do kina i była myszka Mickey i Kaczor Donald. To były jeszcze te lata, kiedy puszczano te amerykańskie filmy. No, cały ekran, to straszne wrażenie robiło. I tak. A koło kina były lody porzeczkowe, teraz nie ma lodów porzeczkowych, prawdziwe lody przeskręcone z łupkami od porzeczek, czerwonych porzeczek, normalne porzeczki. Nie ma już takich lodów dobrych na świecie. Jak przyjechaliśmy, to byli Niemcy. W każdym gospodarstwie byli Niemcy. Myśmy mieszkali. Tato zajął gospodarstwo Niemca, który się nazywał Richard Krause. On miał trzech synów, wszyscy byli oficerami w Wehrmachcie, ale żadnego jeszcze w domu nie było. Jeden gdzieś był w niewoli rosyjskiej, dwóch było w angielskiej. I on był z żoną i siostra jego. Przyjęli nas ze smutkiem, nieufnie, ale bez żadnych ekscesów, bez niczego. Z każdym miesiącem myśmy się poznawali, dogadywaliśmy się i już w roku 1946 na wiosnę wyszliśmy razem z tymi Niemcami w pole. Oni pokazywali nam
jak należy uprawiać tą ziemię, jak należy obsługiwać maszyny, które tam jeszcze zostały. Bo tam na wschodzie kultura rolna była bardzo prosta. Był pług i brona i cep, nic więcej. Niemcy mieli wysoką kulturę rolną. I oni nas w przeciągu tego 46 i na początku 47 roku wprowadzili w to gospodarstwo. Potem w miarę, kiedy upływu czasu, nawet razem zbierali się, bawili się, a szczególnie dzieci. Dzieci bawili się razem. I takiej mojej cioci synek miał 3 latka i nie było polskiego dziecka w tym wieku. I on bawił się z dzieciakami niemieckimi. Bardzo szybko nauczył się języka niemieckiego, bo tylko porozumiewał się z nimi w języku niemieckim. Niemcy języka polskiego się nie uczyli. Myśmy się jednak musieli nauczyć, żeby z nimi się porozumieć. Myśmy miały mieszkanie wspólne z niemiecką wdową z 2 dzieci. No i ponieważ te dzieci były starsze trochę ode mnie i 2, to ja przeszłam na ich język. I ja mówiłam po niemiecku i mama była bardzo zdziwiona, że nagle właśnie... Gdybym wiedziała zapewne, że to jest niemiecki, potem miałam opór do niemieckiego i nie chciałam w liceum plastycznym, miałam niemiecki i z dużymi oporami tego niemieckiego się uczyłam, ale póki nie wiedziałam, że to jest język wroga, to w ogóle nie miałam żadnego problemu z tym. To były urocze dzieci, nie pamiętam jak się nazywał chłopiec, ona była Helga. Oczywiście i oni się mną opiekowali, wozili mnie wózkiem na spacery, na wycieczki. Także to więcej innych żadnych Niemców nie... A, lekarz był niemiecki, Kon. No zapewne Kon to nie zupełnie niemiecki, znaczy niemiecki Żyd zapewne. A, bo to jest żydowskie nazwisko. Kiedy przyjechaliśmy do Milejowic, mieliśmy 3 krowy i woły. I na 2 skradli nam krowy. Ale jedna uciekła i wróciła. 2 nie wróciły. No i ona nas utrzymywała. No problemy wyżywienia były ogromne u nas i u nich. Nic nie było. Tam stała armia radziecka już od lutego. No do 45 roku. Oni zjedli wszystko. I zabrali konie, krowy. Świnie zjedli, kury, wszystko, nic nie było. Niemcy nie mieli co jeść, prócz kartofli i zboże mieli. My, co przywieźliśmy, to też szybko to zostało zużyte. Przyszła zima i akurat zima ta była dość taka śnieżna. Było tam bardzo dużo zajęcy i saren. Myśmy zaczęli łapać te zajęce. Na wnyki, do saren to każdy, kto chciał, to miał karabin. Jak potrafił strzelać, to tam udało się zabić tą sarnę. I w taki sposób żyliśmy. Rosół z makaronem, łokszyn mediołech. To jest w jidysz, rosół z makaronem. To był ideał. To było jedzenie, które się jadło w szabat. Znaczy, to z tych rozmów wiedziałam. Ale teraz my mamy ciągle szabat. Po prostu nadrabiało się te lata głodu jedzeniem właśnie odświętnym. Nasz nauczyciel się nazywał Rebe. Mówiliśmy do niego Rebe. Niemniej mówiliśmy po polsku. Aczkolwiek ludzie tam mówili w jidysz. I ja moich rodziców, znaczy mamę i tego ojczyma, ale rodziców dla mnie wtedy... ja rozumiałam, co oni mówią, ponieważ ten niemiecki załapałam trochę. I niemniej mówić nie, jak ja coś się odzywałam, to oni się tak ze mnie śmiali, że mówię jak Siksę, czyli jak nie Żydówka, jak Gojkę,
czyli jak z innego narodu, więc to mnie onieśmieliło i nigdy się nie nauczyłam mówić, żal mi. Moja córka się nauczyła, po prostu się uczyła już na jakichś kursach i się uczyła i chciała zaskoczyć brata mojego ojca, który najdłużej żył, ale też zanim ona mu przedstawiła ten swój jidysz, to on umarł, więc już nie ma kogo zaskoczyć. No tak, mówili w jidysz. Rosjanie zostali we wszystkich gospodarstwach dużych. Po prostu pozostało tam po 10-15 żołnierzy. Niemcy pracowali, a oni zbierali te zboża i wywozili. U nas nie było prądu, dlatego że Rosjanie zabrali transformatory i wywieźli. I linię wysokiego napięcia zdemontowali, która przechodziła obok Milejowic, i też wszystko wywozili na wschód. Maszyny rolnicze zbierali i wszystko wywozili. Nawet wywozili wszystko z fabryk, z Wrocławia. Wszystkie urządzenia, wszystko jechało na wschód. Dychów taka była elektrownia. I był taka propaganda była w prasie, w telewizji, że Związek Radziecki nam podarował 4 turbiny, żeby uruchomić elektrownię dychów. I faktycznie te turbiny przyszły, ale to przyszły te turbiny dokładnie, które tam były. A więc oni w siebie tam ich nie zamontowali, więc je nam zwrócili. No ale to było w ramach wielkiej pomocy naszego starszego brata. Pochody. Ja też malowałam na ten temat. Pochody. Dla mnie, pamiętam, to był, okazuje się, pochód pierwszomajowy, ale to była wspaniała, takie święto. To było święto. I wszyscy byli ubrani odświętnie i szłam z mamą i z babcią. Nie, taty nie ma na tym zdjęciu. Właśnie nie wiem, co gdzieś się tato podziewał. Braciszka jeszcze nie było. A pochody pierwszomajowe były fajne. Wrocław wyglądał okropnie. Ulice te główne zostały odgruzowane na tyle, że można było przejechać. Reszta wszystko leżało w gruzach, ta południowa strona i południowo tak wschodnia i zachodnia była całkowicie rozbita. Myśmy przyjeżdżali tylko na skraj Wrocławia. Tam ulica Chłopska, Kamienna, z tamtej strony. Nam było tam najbliżej. I tam pozostały niektóre domy nietknięte. Sklepy zaczęły pracować. Były targi takie, kupić coś do ubrania. Ludzie sprzedawali, szabrowali. Najwięcej szabrowników to było z centralnej Polski. I oni to wszystko z Wrocławia wywozili. Jak przyjechaliśmy tutaj do Polski, do Wrocławia, z tego Mieroszowa, ojciec już tu pracował. I ja poszłam do szkoły podstawowej. Mieszkaliśmy na początku na ulicy Jemiołowej. Ta ulica była cała w ruinach. Całe takie zwały gruzów i tylko ten jeden dom na Jemiołowej stał. Przepiękny był, w bramie miał malowany obraz. Na schodach były jeszcze takie dywany, czerwone chodniki. I naprzeciwko była szkoła, ona tam jest, ceglana. Ja do tej szkoły chodziłam. I po wojnie była religia w szkołach. No i tam była religia. Rodzice mnie zwolnili z tej religii. Także ja byłam jedynym dzieckiem w klasie na pewno, w szkole nie wiem, ale w klasie na pewno, które nie chodziło na religię. Jak przyjechaliśmy tu na zachód, to w 1945 roku nic się nie działo, ale w 1946
1946 i w 1947 roku ja nadrabiałem te klasy, których, bo ja tam skończyłem tylko 4 klasy szkoły podstawowej, a tu trzeba było skończyć 5, 6 i 7. I ja to robiłem w ciągu tych 2 lat. I to robiliśmy w Michowicach, szkoła była i ja tam uczęszczałem. Tylko, że tam można było zrobić tylko do klasy 4, to ja już miałem, więc ja chodziłem tylko na zajęcia i eksternistycznie zdawaliśmy w Brochowie 7 klasę szkoły podstawowej. Wślizgiwaliśmy się do piwnic w tych ruinach, że też mnie mama tak puszczała, bo tyle było opowieści o tym, jak to dzieci się bawiły jakimiś niewypałami i rozerwało i urwało i coś tam, i o morderstwach. I jednak no, była zajęta małym dzieckiem, to ja byłam wypuszczana i te piwnice były niezwykle ciekawe, bo tam znajdowaliśmy album ze zdjęciami i dziewczynka z warkoczami. To było bardzo miło oglądać jakieś życie jakiejś rodziny. Nie zabrałam, w ogóle nie zabierałam, tak jak oglądaliśmy to w tej piwnicy i potem zostawialiśmy to tak, bo to czyjeś, bo to nie, tu się to należy do tego miejsca. Był to wiosna 1947 roku. Sołtys zapowiedział dzień wcześniej, więc myśmy poprzygotowywali tam te konie. Nie. Oni mogli zabierać swoje rzeczy, zabierali je końmi, jak gospodarz miał i mógł zawieźć, a kto nie miał, to oni mieli takie swoje wózki małe, to ładowali na te wózki i na stację kolejową ich odwoziliśmy do Żurawiny. I pamiętam, jak wieczorem powiedzieli, że rano odjeżdżają. Rano jeszcze przyszła ta starsza pani Krause, bo mieliśmy małego braciszka. No miał, 3 rok miał. I on stale u niej przebywał. Lubiał tam być u nich. I ona przyszła i tego chłopaczka pocałowała. Wyjechała. Kontakt z nimi był w pierwszym roku, w 1947 roku. Wyjechali do RFN. Pisali kilka listów. Myśmy odpisywali, czy oni otrzymywali te listy, czy nie. Nie wiemy. I to się potem wszystko urwało. No wiadomo, zimna wojna. Zaprzestano już korespondencji i oni już nie pisali do nas, myśmy do nich nie pisali. I tak to poszło wszystko, może w zapomnienie nie, ale już to pozostało tak, jak historia nadała jemu bieg.